Mili Państwo, słuchają nas Państwo 3 marca, a więc w Międzynarodowym Dniu Dla Ucha i Słuchu proklamowanym przez Światową Organizację Zdrowia, która we własnym języku wyjaśnia, cytuję. Dzień ten ma na celu podniesienie świadomości i stymulowanie działań na poziomie wspólnotowym w dziedzinie zdrowia ucha i słuchu. No tak, ale co zrobić, jak od takiej drętwej mowy po prostu więdną uszy? A... Ale co tam wiosna? Ubram. Już wnet zza mórz powrócą szpaki i żurawie. Ze snu zimowego przebudzi się miś, bo pod śniegu kożuszkiem coś tam piszczy w trawie. Że kto wie, czy ta wiosna nie przyjdzie już dziś, żeby zacytować czytankę do klas czwartych. W marcu ludzie dopuszczają się rzeczy, na które w innym miesiącu nigdy by sobie nie pozwolili. Na co dowodów dostarcza choćby pismo Postęp, dziennik chrześcijański i narodowy właśnie z z marca 1924 roku Kowal Franciszek Laskowski postanowił porzucić swój zawód, a spróbować szczęścia w nowym, złodziejskim. To też udał się w stronę Grodziska, gdzie kradł ile się zmieściło, a potem hulał po knajpach, podając się za Amerykanina, przy czym fundował każdemu kogo spotkał. Doszło to wreszcie do uszu policji, która ptaszka przyaresztowała, a sąd skazał go na rok więzienia. No cóż, czasy się zmieniają, a u nas jak kto podaje się za Amerykanina, a jeszcze funduje, to natychmiast zyskuje mnóstwo szczerych przyjaciół. Dziś rocznica z gatunku muzycznych, bowiem to właśnie 3 marca 1875 roku w Paryżu miała premierę opera Georges Bizeta pod tytułem Carmen wszystkim nam doskonale znana ze słynnej habanery i nie mniej popularnej pieśni torradorów. Dziś to szacowny klasyk, ale w momencie premiery Carmen wywołała szok i budziła oburzenie. Nie dość, że bohaterami nie są hrabiowie i książęta czy postacie z mitologii, lecz prosty żołnierz Don Jose i ognista cyganka imieniem Carmen to jeszcze rzecz toczy się w środowiskach proletariackich, które sprawy honoru i moralności traktują zresztą dość swobodnie. Tak więc Krytyka się oburzała, ale szeroka publiczność pozostała na to dzieło kompletnie obojętna. A sam Georges Bizet zmarł nagle po 33. przedstawieniu swojego dzieła, zupełnie nieświadomy tego, iż zyska ono światowy rozgłos w ciągu następnych dziesięciu lat. A i do dzisiaj Carmen jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej wystawianych oper. A melodykę zabiliby, cóż to był zabyk, zanuci każde dziecko, w tym także wiesmak. waf gott